Już w ten weekend startują rozgrywki NICE pierwszej ligi. Pan, panie trenerze, no, na tym szczeblu prowadził i GKS Katowice, Olimpię Grudziądz, teraz Wigry Suwałki. Ma pan niezłe rozeznanie. Jakie zespoły, które zespoły typuje pan na faworytów tych rozgrywek? Nie, no myślę, że bez sensu jest odpowiadać na to pytanie w tej chwili, wtedy kiedy jest inauguracja przed nami. A poza tym to chciałbym bardzo mocno skupić się na naszym zespole, który jest nowy i mam nadzieję, że to my zaczniemy na takim poziomie, że będziemy z tego zadowoleni i będziemy z utęsknieniem czekać na kolejne mecze. Ale do zmian doszło no, we wszystkich niemal zespołach, no, to, i to też takich, że odeszło lub przychodziło po kilkunastu graczy. No tak, dokładnie. I chociażby wyniki właśnie w Pucharze Polskim pokazują, że tam, gdzie są duże zmiany, niekoniecznie od razu są cuda, tak? Czyli, że są już wszystkie zestawienia takie stabilne i widać powtarzalność w grze. Widać po Olimpii Grudziądz duże zmiany w GKS-ie Katowice i nie przełożyło się to na razie na wynik, ale jestem przekonany, że to będzie działało, ten czas będzie działał na ich korzyść i tak samo myślę o swoim zespole. Bo to, co robimy na co dzień, daje dużą satysfakcję szkoleniową, ale wiadomo, wszystko weryfikuje liga i mam nadzieję, że złapaliśmy jeszcze więcej pokory po tym meczu ostatnim z Bełchatowem i przerodzimy to w monolit, który będzie bardzo mocno gryzł trawę o to, żeby zdobyć 3 punkty u siebie na inaugurację. Nie ma obawy, że ten mecz przegrany w Bełchatowie bardziej zdeprymował niż zmotywował drużynę, niż no, dał takiego poczucia, że jednak możemy coś w tej lidze zrobić? Nie odbieram tego w taki sposób, a wszystkim szatnia tego tak nie odbiera. My jesteśmy pełni wiary tego, co my robimy na co dzień. Teraz zamykamy tak naprawdę okres przygotowawczy i to ma nam przynieść owoce dobre w lidze. Mówię tutaj o motoryce i skonsolidowaniu się tej pierwszej jedenastki. Zespół bardzo pozytywnie zareagował. Szybko wyciągnęliśmy wspólnie wnioski. Bardzo szybko zamknęliśmy tamten etap i myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby iść drogą zwycięstw w lidze i chłopcy są tego pewni, ale wiadomo, potrzebujemy zwycięstw jak każda ekipa w tej lidze. Zwycięstwa będą potrzebne, 10 meczów w tej rundzie gramy na własnym boisku, tej drużynie potrzeba czasu. Czy może lepiej byłoby, gdybyśmy 10 u siebie grali wiosną? No nie ma co gdybać, po prostu dostosowujemy się do tego, co mamy z terminarza i z dużym zaangażowaniem pracujemy z tygodnia na tydzień i myślimy o kolejnym najbliższym przeciwniku. Bardzo dużo jakości w niedzielę do nas przyjeżdża, ale tam jest też nowy zespół i my też tej jakości mamy sporo. My też mimo wszystko mamy trochę doświadczenia w tej szatni i dlatego jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie nastawiony do niedzieli. W niedzielę przyjeżdża GKS Tych, zespół, do którego przeszedł Kamil Zapolnik. Czy rozmawialiście z Kamilem? Będziecie go pytać, co to za zespół, z którym on przyjedzie do nas w najbliższy weekend? Nie, no wiadomo, Kamil otworzył sobie nowy etap i życzymy mu wszystkiego dobrego. Z nami nie będzie grał, taki jest zapis w umowie. Był z nami od początku, trochę modelu naszej gry poznał, ale myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. My od Kamila też nie ściągamy żadnych informacji, myśmy przeanalizowali przeciwnika, wiemy w jakim ustawieniu wyjdzie, również taktycznym i myślę, że niespodzianek nie będzie i skupiamy się na sobie. Zamiast Kamila Zapolnika miał przyjść jego następca. Kiedy możemy się spodziewać, że przyjdzie do Wigier jakiś atakujący? No tak, długo o tym rozmawiamy, ale to wynika z tego, że to jest ogrom pracy nad tą dziewiątką, z tego względu, że rynek nie jest przesycony tymi napastnikami, a my chcemy dobrać gotowego piłkarza, który nam pomoże po prostu w linii ataku i stąd to jeszcze pewnie trochę potrwa. Szkoda, że tak długo o tym rozmawiamy, ale cierpliwość wynagradza. Czyli w tę niedzielę o 19:47 w wyjściowym składzie Wigier wyjdzie Patryk Klimala, czy ma pan już gotowy ten skład, tą podstawową jedenastkę? Tak, w głowie już ta jedenastka jest, ale oczywiście piłkarze mają jeszcze 2 jednostki treningowe i wszystko w ich rękach i ich nogach. Bo dyspozycja, forma weryfikuje to, kto wejdzie w podstawowym składzie. Co możemy obiecać kibicom w niedzielę, tym,
którzy przyjdą na stadion, mimo pewnie ciepłego wieczora, ale zjawią się tutaj na trybunach, by dopingować swoją drużynę. Na pewno naszym kibicom możemy obiecać naszą walkę, zaangażowanie i tego na pewno będzie sporo. Do tego prosimy o wsparcie, żebyśmy byli też jedną drużyną i mam nadzieję, że po prostu ta nasza dyscyplina, ten zespół, głód sukcesu pomoże w tym, że pokonamy bardzo silnego przeciwnika. Hierarchia nikt się nie spodziewał, że w tym sezonie ty, mimo sporego doświadczenia, ale młodego wieku, bo raptem 26 lat, będziesz najstarszym zawodnikiem w ekipie suwalskiej. To prawda, nie spodziewałem się, że ten dzień tak szybko nastąpi. Bardzo młody mamy skład. Myślę, że tworzymy fajny kolektyw, dobrze jesteśmy przygotowani. Nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania w niedzielę. Naładowani pozytywem i głodni zwycięstwa. Trochę kibice się obawiają, jak będziecie wyglądać po tej porażce w Bełchatowie, jak ona na was wpłynęła, także na ciebie. Myślę, że to jest temat zamknięty. Co prawda nikt nie spodziewał się, że tak szybko odpadniemy. No, feralna końcówka. No to już mówię, idzie w niepamięć i skupiamy się na najbliższym meczu. Masz skalę porównawczą, rozpoczynasz czwarty sezon w pierwszej lidze w Wigrach. Jak ta drużyna wygląda w porównaniu do poprzednich składów? No na pewno dużo zmian w tym sezonie i dużo młodych zawodników. Także myślę, że tym młodym składem zwojujemy tę ligę i sprawimy niespodziankę kibicom. Jak będzie w niedzielę? No, dowiedzieliśmy się, że nie zagra przeciwko nam Kamil Zapolnik. Nie będziesz musiał się obawiać jego strzałów. To prawda, tak miał zapis w kontrakcie. No, trudno mi powiedzieć, jak zagramy. Na pewno będziemy chcieli wygrać i piąć się w górę w tabeli i zapewnić sobie dobry start w tych rozgrywkach.